Druk numer 48. Na pierwszy wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie o podjęcie niezbędnych działań skutkujących uruchomieniem fontanny w parku zaczarowanym dorożki parowe. Drugi wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie o opracowanie rozwiązań projektowych zapewniających efektywne działanie fontanny, minimalizację kosztów jej uruchomienia, też eksploatacji w latach późniejszych. Ja tu poprawka do uzasadnienia. Słowo parku w ostatnim wyrazu uzasadnienia z dużej litery na nim pochodzi bardzo czarowany głos. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zwrócimy się jeszcze do pana radnego Łukasza Wątpliwa, bo pan zawsze ma dużo pytań dotyczących naszego parku. Nie ma nic. No, ja dobrze pójdę do to za pytania pana Łukasza, bo to pan pyta pan Łukasz Bartku. Gdyby pan Łukasz Bartku miał jakieś pytanie, to na pewno by się na to by nie zadał. Ale jeżeli pan przewodniczący ma jakieś pytanie, to odwrócić. Czy pan przewodniczący ma jakieś pytanie? Nie, pytanie? Nie, ja nie. Pytanie? Tylko nie widzę. Nie widzę. Kiedy szczęście potrzebował pomocy pana przewodniczącego, powiem na pana przewodniczący może się za mnie poproszę. Panie radny. Ja się chciałam zapytać, jaki jest w ogóle sens uruchamiania fontanny, bo to jest fontanna bez dna. W sytuacji, gdy będziemy ciąć koszty, gdy będziemy niwelować zadania po prostu przeznaczone na ochronę zdrowia, na badania profilaktyczne, więc mamy już taką jedną inwestycję w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, jak to boisko przy Żytniej, gdzie też jest, zostało to zrobione. W tej chwili nie ma środków na to, żeby zapewnić dzieciom bezpieczną grę i z fontanną będzie to samo. Trzeba było pomyśleć przy projekcie. To tak, czy pan radny podjęcią? Ja nie podjęcią. Ja może wyjaśnię tak, jeżeli już zaraz powiem o to. Jeżeli chodzi o Żytnią, o park, o to wojsko, to będzie wykonane w sposób właściwie rzetelny w przyszłym roku. Nie wiem, pani radna w tamtej kadencji nie brała udziału w obradach naszej sesji, a pieniądze... Ale była żywo zainteresowana tym, co się tam dzieje. Tak. I wypisałam pisma do rady dzielnicy, interweniując między innymi w takiej sprawie, dlaczego tam są sadzone drzewa w grudniu, z których w ogóle w lutym nie było nawet śladu, bo wiadomo, kto to sadzi, prawda? Ja również zwracałam uwagę na wykonanie ogrodzenia i po roku, nie to, że ktoś ukradł furtkę, tylko po prostu było to tak fatalnie wykonane, a w tej chwili nie ma siatki. Pani Przewodnicząca Komisji Mieszkalnictwa, chciałbym wyjaśnić, że Rada podjęła działania zmierzające do tego, aby ten teren został zabezpieczony przed ekspansją deweloperów. Na dniu dzisiejszym nie ma już akurat takich problemów, bo mieszkania w Krakowie stoją i nie są takim dużym zainteresowaniem przez deweloperów, a tamta działka w tamtym okresie została właśnie w taki sposób zabezpieczona, tak aby nic na tym terenie nie powstało. Co do nasadzeń... Wszędzie można sadzić cały rok bez żadnego problemu. Ale to nie jest, to jest wprowadzanie radnych w błąd, dlatego że mówimy chyba o różnych terenach. To jest teren położony tuż nad Białuchą. Jest to teren, który się w ogóle nie nadawał i nie nadaje do zabudowy i żadnego bloku by tam nie powstał. Nie, nie ma tego, ale to nawiązamy, więc ja bym żeby nie wprowadzać. Wróćmy do meritum. Tak, do fundamentu. Nie, wróćmy do meritum. Jeżeli pani uważa, że... Dobrze. Jeżeli uważa pani, że tereny leżące przy rzece nie nadają się do zabudowy, wystarczy popatrzeć na drugą stronę przechodzą przez Spadkę. Ma pani na ulicy Nadrzecznej, bardzo bliskim sąsiedzkim, nawet bliżej niż ten park, o którym mowa, są budynki nowo powstałe. Ale jaki tam jest pas? Nie. A tutaj co jest? Nie, no, nie będziemy rozmawiać. Pani Aniu, myślę, że jasno można zobaczyć i odpowie sobie pani na to sama. Czy jest możliwość tam zbudowania czegoś, czy nie? To jest jedno. Wracając do parku zaczerwanej dorożki, wydaje nam się słuszny i tutaj bardzo, bardzo słuszny wniosek pana radnego o to, aby ta fontanna w końcu zaczęła działać. Były tam pewne niedociągnięcia, pewne problemy, które się przewijały z tą fontanną. Są pieniądze, SIKI w jakiś sposób zabezpieczy tą inwestycję, tak aby należycie ta fontanna funkcjonowała.
My jako Rada nie mamy tutaj możliwości, jak wcześniej powstawała ta totalna, nie mieliśmy możliwości sprawdzenia, czy proponowana inwestycja będzie efektywna. Okazało się, że nie działało, więc teraz tutaj na wniosek pana radnego będą przeznaczone pieniądze nie z naszych pieniędzy, z gminnych. Na ta fontanna w końcu zaczęła cieszyć mieszkańców dzielnic trzeciej. To tyle, nie wiem, czy pan Rafał Miś i pan Łukasz Wandów. Ja się chciałem odnieść, jeżeli chodzi o tą fontannę, ona została zaprojektowana zgodnie z przepisami i wykonana zgodnie z projektem. Także tutaj jest niestety zbieg takich nieszczęśliwych wydarzeń. Na etapie projektowania po prostu w Zikicie ktoś, czy że inspektor, który zapytał, po prostu nie sprawdził tego uzgodnienia, bo ja pamiętam, jak byliśmy na odbiorze ze Staszkiem i z Mateuszem, tam wyszła sprawa, że po prostu to rozwiązanie techniczne nie zostało uzgodnione z tą działką miasta, która odpowiada za fontanny i po prostu zostało to wykonane bez tej jednej konsultacji. Natomiast projekt uchwały jak najbardziej słuszny i bardzo proszę Państwa radnych o poparcie, bo no brakuje tej fontanny, jest taka wisienka na torcie po prostu i to trzeba zrobić. Dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze tylko w ogóle uzupełnienia. Ja pamiętam, że wtedy na gorąco była rozmowa. Była rozmowa o tym, o koszcie tej modernizacji i to nie będą kwoty kilkuset tysięczne, była wtedy mowa o kwocie kilkudziesięciu tysięcy jeden. Dobrze pamiętam, 55 do 60 tysięcy złotych byłoby to przeroka. I tylko jeszcze odnosząc się do słów pani radnej odnośnie stanu wojska przy Żytnie, że nie ma tam nawet siatki. Siatka została ściągnięta ze względu bezpieczeństwa, ponieważ dzieciaki się wspinały, sama pani radna to wdyskowała i na tym zasadzie. Chodziło mi o stan, Dobra. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Kaszmarku. Ja nie zabieram głosu w dyskusji, ale no, skoro już musimy przełożyć pan prosi. Zacznijmy może od całej kwestii. To ta fontanna jest po prostu źle zrobiona. I to, że ona jest źle zrobiona, nie jest ani winą byłego przewodniczącego, czyli Dominika Jaśkowca, ani winą późniejszego, czyli Rafała Misia. Winą jest jednej osoby z Zikitu, projektanta, którzy nie sprawdzili, że nie można wody z potoku doprowadzać do fontanny. Jest to niezgodne z przepisami sanitarnymi, a tego też dobrym przykładem mamy fontannę na placu Matejki, gdzie był też bardzo podobny problem, gdzie tam jest obiekt wody z kolei zamknięty bez filtracji. Tam też był też taki problem. Pytanie brzmi w takiej sytuacji, czy te 365 tysięcy, bo jak już mówimy o kosztach, no to używajmy danych, które dostarczył mi Zikit. Ponieważ wysłałem Bejna do Zikity, ten koszt naprawdę, ten kontalny całościowy, nie tylko do prowadzenia wody, ale całej przeróbki, będzie to około 365 tysięcy złotych. Dlatego też Zikit wystąpił do prezydenta o zwiększenie wydatków na fontanny, ponieważ cały koszt na wszystkie fontanny w mieście wynosi 400 tysięcy. Można byłoby sobie zadać pytanie, czy no nie mamy ważniejszych inwestycji w dzielnicy niż fontanna, czyli lepiej byłoby te pieniądze przeznaczyć na chodniki, zwłaszcza, że podział na pieniądze dzielnicowe, a pieniądze miasta Krakowa jest dla mnie sztuczny. Nie ma dla mnie znaczenia, czy to idzie z dzielnicy, czy to idzie z miasta, bo i tak de facto to są wszystkie nasze pieniądze. Więc ja myślę, że no jest tyle ważniejszych wydatków w mieście, że ta fontanna nie powinna być priorytetem, jest jak jest. I ja bym ją po prostu zostawił, tą fontannę, no trudno, jest pisał tą po prostu inwestycję na straty. No. Sama idea, ale słuchaj, to nie jest koniec wydatków. Na pewno te pieniądze, które pójdą do naprawy, to nie jest koniec wydatków, bo fontanna pokazuje, że co chwilę coś do nich dokładamy. Po uruchomieniu ustawy dodaliśmy barierki, które się okazało, że tam nie ma bariery, dzieci wpadają. Po dodaniu barierek, teraz dajemy pieniądze na to, żeby przekopać kilkaset metrów chodnika, po to, żeby doprowadzić wodę. Jeżeli to by zakończyło tę inwestycję, to ja bym pierwszą osobą, która by głosowała za tą fontannę. Tylko problem jest, że te pieniądze są bardzo drogie w budżecie. A przykładem najlepszym jest fontanna, która jest na rynku głównym w Krakowie. Więc to nie jest koniec inwestycji. No dajmy te 365 tysięcy, bo to są takie kwoty całościowe. Będziemy później, nie my, my nie będziemy dawać pieniędzy za tą fontannę, będzie dawała miasto. Więc jeżeli uważamy, że to nie są nasze pieniądze, niech miasto daje te 50-60 tysięcy złotych co miesiąc, co roku, przepraszam, no to nie jest problem, bo to też nie są, może tak ktoś powiedzieć. Ja osobiście uważam, byłem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby tą fontannę na przykład przenieść do Nowej Huty. Miasto wyda ponad 1 000 000 złotych na budowę fontanny na placu centralnym, więc ta fontanna zostanie przeniesiona, to co się da zrobić, przenieść ją na ten plac centralny i ten park jest bardzo ładny, ja z tego parku bardzo często korzystam z dziećmi, chodzimy tam i ta fontanna uważam, że jest, nie jest aż tak potrzebna, no, jest to
są ważniejsze rzeczy do tego. A tutaj czy to, to nie ma nic, to nie jest żaden szczyciek pod adresem Dominika, tamta, to nie trochę rzeczywiście poniosła fantazja z fontanną Lechowca. Ale to jest sprawa nas wszystkich. To nie jest ani fontanna Wantucha, ani fontanna Misia, ani fontanna Jeszkowca, tylko to jest fontanna, która jest na terenie narodowym miasta Krakowa. Więc uważam, że wydawanie 365 tysięcy, bo powiedzmy sobie szczerze, nie operujmy tego, co tak jest. Ale miasto będzie na nie ułożyć. To nie może być zanim zapłacili, to nie włożyć. Ja jestem przeciwnikiem fontanny w Zdowie Chudzielu. Powiem od razu. Tylko radny Urynowicz tam wywalczył to fontannę, tego się dowiadywałem od razu. Więc ja uważam, że 365 tysięcy, teraz, kiedy w sytuacji, kiedy będziemy kasować wydatki typu badania profilaktyczne na terenie dzielnicy trzeciej. Nie. Ale to jest... dla mnie to nie jest żadna różnica. Dla mnie tłumaczenie, że to nie jest nasz budżet, to jest żadne tłumaczenie. Ale tak samo będzie miasto musiało utrzymać tą fontannę Nowej Huty. To jest bezsens. To jest bezsens. Nie jest. Bezsens. Chociaż jeżeli... Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz wyjaśnił te swoje zastrzeżenia. Pan radny Rafał Miś, zamknął dyskusję. Ja proponuję, Państwo, ja mam tylko jedną uwagę do wypowiedzi radnego Wantucha, że dwie, przepraszam. Po pierwsze, nie mamy obowiązku i miasto też nie ma obowiązku przeprowadzać tą wodę przez chodnik, można ją pociągnąć trawnikiem, a nie chodnikiem. Tam nie jest nigdzie napisane, że musimy rozpieprzać chodniki, żeby dociągnąć wodę. No, musimy tak sobie jeżeli sobie chodzi o odprowadzenie wody, cała infrastruktura jest, to funkcjonuje jako zrzut awaryjny, zrzut wody i można to wykorzystać. I ona jest przystosowana do pracy w obiegu zamkniętym. Ten obieg przy tej fontannie ma to polegać na tym, że woda z oczka wodnego przechodzi, jest naświetlana przez specjalną lampę. I zostało to zanegowane, ten element rozwiązania, ponieważ woda w stawie, mamy z założenia tam roślinność i tak dalej, więc ta woda nie jest klarowna i ta lampa po prostu by zarastała glonami. Ja nie można tego pomyśleć, że takie inwestycji, ale takie projektowanie nie można było tego pomyśleć. Ja już o tym mówiłem. O tym już mówiłem, że tak się niestety stało. Pech po prostu się trafił. Natomiast ja podkreślam cały czas. Jestem przekonany, cytując klasyka nieocenionego, mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że kwota 365 tysięcy jest po prostu pomyłka. To jest to uśmiech pretensji do ZIKIT-u. To jest to oficjalne dane, które dostałem z ZIKIT-u. Dziękuję za... Zamykam dyskusję. Wszystko do głosowania, kto jest za poparciem druku 408, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.